Ten film to długa z trzech części mojej analizy programu Konfederacji. Wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli części pierwszej, w której omówiłem propozycje zawarte przez polityków tej partii w rozdziale Niskie i proste podatki, zapraszam do zapoznania się z nią, zanim przejdziecie do oglądania tego materiału. Rozdział drugi Polityka unijna Jedną z większych kompromitacji z słowami w ostatnich miesiącach była jego odpowiedź na pytanie zadane mu przez Ryszarda Petku odnośnie jego poglądu na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwie wa dwa warianty. Albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę, jest tą deklarację. Dzisiaj Unia jest niedoskonała, pan tak mówi. Czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej? Unia Europejska jako. Unia, która zapewnia swobodę poruszania się przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem. Referendum który jest dzisiaj, no, jest, ma, pan dzisiaj nie ma żadnego do... referendum. Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił, bo pan, państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie: głosuje pan za tą unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Niektóre Unii Ale referendum która... jest dzisiaj, proszę ale dzisiaj pana. Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu zadaję ja. pytanie konkretne. Ja, panie... Czy znaczy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie. Nie wątpię, Czas bo skończy. czasem się skończył. Nic dziwnego, że Mencen nie chciał udzielić odpowiedzi, bo niezależnie jaka by ona była, zgadziłby do siebie część swoich wyborców. Konfederacja stara się proponować takie rozwiązania, które trafią do obu grup ludzi. Zarówno tych jednoznacznie antyunijnych. Jak i tych umiarkowanie popierających naszą obecność w Unii. Ale jak to często bywa, gdy ktoś próbuje zadowolić wszystkich, w praktyce ich program dotyczący tych kwestii adresowany jest kompletnie do nikogo. Z jednej strony mogę już na wstępie zupełnie wprost powiedzieć, że Konfederacji nie chcą z Unii Europejskiej wychodzić. Nie ma tego ani w ich programie, ani w wypowiedziach z ostatnich miesięcy ich czołowych polityków. Z drugiej strony, partia ta proponuje całe mnóstwo rozwiązań sprzecznych z zasadami panującymi w Unii których zwyczajnie nie da się wdrożyć pozostając w tym związku państw. Dojście konfederacji do władzy oznaczałoby zatem walkę z Unią Europejską, przy jednoczesnym, najwyraźniej, liczeniu na to, że wciąż będziemy do niej należeć i korzystać ze wszystkich korzyści się z tym wiążących. O tym, dlaczego ta walka jest z góry skazana na niepowodzenie, i to niezależnie od tego, co wy osobiście za powodzenie uważacie, opowiem w tym materiale. Jak wielokrotnie zobaczycie na przestrzeni mojego omówienia, plan konfederatów podczas pisania programu był bardzo prosty. Wystarczy dodawać do każdego tematu przymiotniki takie jak skuteczny, efektywny, ewentualnie prosty lub bezpieczny. O ile z tymi dwoma ostatnimi musicie jednak uważać, bo np. prosta polityka migracyjna mogłaby się niektórym źle kojarzyć, to stosując dwa pierwsze epitety po prostu nie można na tym wyjść źle. Korzystając z tej właśnie zasady, rozdział poświęcony Unii Europejskiej zatytułowany został po prostu skuteczna polityka unijna. Brzmi dobrze, trudno zaprzeczyć, ale w praktyce sprowadza się to do oczywistości w rodzaju korzystania czasami z prawa WETA, z kogo mamy taką możliwość, a także wysłania kompetentnej osoby do Komisji Europejskiej oraz, to akurat może być dla niektórych pewna niespodzianka, większej liczby polskich urzędników w instytucjach unijnych. Z mniej oczywistych, choć akurat od tej partii spodziewanych zagrań, mamy też propozycję blokowania już ustalonych aktów prawnych, a także hamowania ich wdrażania. Na przykład poprzez masowe zaskarżanie do unijnych trybunałów tych pomysłów. Które uznają oni za niezgodne z traktatami. Nie będę na tym etapie szerzej omawiał, które unijne programy uważają za nielegalne, bo to możecie sami szybko sprawdzić, przeglądając przygotowaną przez konfederatów tabelkę, a ja na prawie unijnym się nie znam. Zaznaczę tylko, że na przykład rozwiązania proekologiczne uznają oni za sprzeczne z założeniem dążenia do dobrobytu, a także leżące poza kompetencjami unijnymi. Mimo, że sami wcześniej przyznali, że w takich kwestiach jak rolnictwo, transport, energia czy środowisko. Unia dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, co stwierdzają też dokumenty, na które powołują się oni, by wykazać tę rzekomą nielegalność. Dalej, Konfederaci stwierdzają, że wdrażane w Polsce akty prawne, w razie jakichkolwiek niejasności, powinny być interpretowane w sposób maksymalnie zgodny z polskim interesem narodowym, a nie według wytycznych Komisji Europejskiej. A także uznają, że w sumie to kary za opóźnianie wdrażania poszczególnych dyrektyw nie są wcale takie straszne, więc można będzie to odwlekać nawet przez wiele lat. I to w sumie tyle jeśli chodzi o ten rozdział. Nie jest on zbyt obszerny. Paradoksalnie dużo więcej konkretów na ten temat oraz problemów Konfederacji z prawem unijnym znaleźć możemy w innych miejscach programu tej partii. O dwóch z takich problemów już mówiłem. Proponowany przez Konfederatów parę wcześniej zerowy VAT na prąd nie jest zgodny z prawem unijnym, bo minimalna stawka w Unii wynosi 5%. Szczerze mówiąc nawet nie wiem czemu w tej kwestii tak bardzo się upierają, bo z perspektywy obecnych 23% Różnica pomiędzy pięcioma a zerem jest bardzo niewielka. Natomiast gdyby zaproponowali 5% VAT, to taki pomysł miałby jakieś szanse na to, że ktoś pomoże im go wprowadzić. W przeciwieństwie do VAT-u zerowego. No ale być może to wcale nie o faktyczne wprowadzenie obniżek podatków im chodziło, tylko o samą deklarację. Drugi przykład sprzecznych z unijnym prawem propozycji Konfederacji, spośród tych wymienionych w poprzednim rozdziale, to obniżenie akcyzy na paliwa. Minimalna akcyza na benzynę bezołowiową wynosi 359 euro za 1000 litrów, natomiast na olej napędowy 330 euro. I teraz zgadnijcie, do jakich poziomów akcyza chciałaby obniżyć konfederacja? Otóż odpowiednio 410 oraz 312 zł za 1000 litrów, a zatem około 4-5 razy mniej niż wymagane przez Unię minimum. Oczywiście nie przeszkodziło to konfederatom podać na końcu swojego projektu informacji, że Przedmiot projektu nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, bo w końcu kto by się przejmował takimi szczegółami. Jak możecie się domyślać, w kolejnych rozdziałach ich programu takich przypadków jest jeszcze całkiem sporo, więc poszukajmy właśnie tych fragmentów, w których konflikt pomiędzy postulatami Konfederacji a obecnością Polski w Unii jest szczególnie widoczny. Rozdział trzeci: globalne ocieplenie. Jako, że program konfederacji ułożony jest nie w taki sposób, by poszczególne tematy się ze sobą łączyły, tylko raczej uszeregowane są one w kolejności malejącej pod względem poziomu zachwytu przeciętnego wyborcy tej partii podczas zapoznawania się z ich postulatami, to pozwolę sobie przeskoczyć do rozdziału oznaczonego numerem 7 i poświęconego energetyce. Jednak nie bójcie się, do tych wcześniejszych oczywiście też jeszcze wrócę. Punkt pierwszy. Po co właściwie walczyć z globalnym ociepleniem? Zanim przejdę do treści tego rozdziału, Myślę, że niezbędny jest pewien wstęp. Konfederacja to bowiem partia tylko i wyłącznie dla denialistów klimatycznych. Jednak denialistów w szerokim tego słowa znaczeniu, bo odnajdą się w niej zarówno osoby uważające, że klimat w ogóle się nie ociepla, jak i przedstawiciele bardziej nowoczesnej wersji tego poglądu, twierdzący, że owszem, planeta się ociepla, owszem, to przez człowieka, ale nie warto temu przeciwdziałać. Mniej więcej to drugie podejście prezentuje Słowo Migmensen, który kilka miesięcy temu udzielił takiej odpowiedzi. Globalne ocieplenie to ściema. Tak czy nie? Głęboki oddech, nie wiem czy państwo słyszeli. Ciężko odpowiedzieć tak czy nie, ale idę raczej w kierunku tak. Idę raczej w kierunku tak. Z kolei w styczniowym wywiadzie Mencen powiedział tak. Trafia do mnie to, że Polacy odpowiadają za mniej niż 1% globalnej światowej emisji dwutlenku węgla. Dopóki najwięksi emitenci, USA, Chiny i Indie, nie wprowadzą równocześnie daleko idących zmian, nasz wysiłek jest bez znaczenia. Nawet gdybyśmy zaogali w Polsce przemysł, to nie miałoby to żadnego wpływu na klimat. To podejście jest błędne z trzech różnych powodów. Po pierwsze, jak za chwilę wam pokażę, postulaty Konfederacji w gruncie rzeczy nie dotyczą tylko polityki polskiej, ale unijnej. A to już 7-10% światowej emisji gazów cieplarnianych. W zależności od tego, czy liczymy według produkcji, czy też według konsumpcji. Po drugie, gdyby każdy myślał w ten sposób, to znaczy, że nie wdroży żadnych poważnych działań, dopóki inni tego nie zrobią, to nikt nigdy by niczego nie zrobił. W końcu po trzecie, wszystkie te kraje, które wymienił Mencen, robią trochę rzeczy w walce z globalnym ociepleniem. Jeszcze przed tamtym wywiadem słynnego doktora ekonomii, Joe Biden podpisał Inflation Reduction Act, którego kluczowym celem jest właśnie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Z kolei Chiny owszem, otwierają nowe elektrownie węglowe, co nie wykurzy światu najlepiej, ale z drugiej strony szybko rozwijają też odnawialne źródła energii oraz ustanowiły największy na świecie system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Także w Indiach wdrażane są kolejne proekologiczne rozwiązania i to pomimo tego, że emisja gazów cieplarnianych w przejrzeniu na jedną osobę jest tam 3-4 krot niższa niż przykładowo w Polsce. Trudno powiedzieć, kto by najwięcej by walczyć z globalnym ociepleniem, ale na pewno nie jest tak, że Unia swoimi działaniami zostawia resztę świata daleko w tyle, bo nawet jeśli niektóre rozwiązania wdrażała jako pierwsza, to aktualnie obowiązują one też w innych częściach globu. Kolejny błąd popełniany przez Mencena, być może najgroźniejszy z nich wszystkich, widać w jednym z jego nagrań na TikToku. Jeżeli walka z globalnym ociepleniem ma oznaczać zakaz mięsa i nabiału, brak prywatnych samochodów osobowych, 3 sztuki nowych ubrań na osobę rocznie i jeden lot samolotem raz na trzy lata, to ja już ciemno biorę wzrost temperatury o 2 stopnie. Warto zaznaczyć, że oczywiście nikt aktualnie nie wymaga od Polski całkowitego zakazu mięsa, nabiału, prywatnych samochodów i podobnych. Ale najważniejsze jest to, że zarówno w tym krótkim nagraniu, jak i w innych przywołanych przeze mnie wypowiedziach, Męcen zdaje się zupełnie nie rozumieć konsekwencji globalnego ocieplenia. Nie jest bowiem tak, że chodzi tutaj wyłącznie o niedopuszczenie do ocieplenia się klimatu o 2 stopnie, a w momencie gdy realizacja tego celu jest trudna, to lepiej się poddać. Globalne ocieplenie to proces, który nie ma górnego limitu, a już na pewno nie na poziomie 2 stopni. Jeszcze niedawno mówiło się zazwyczaj o celu 1,5 stopnia, teraz dominuje już raczej nagracja o 2 stopniach, a podejrzewam, że za kilka lub kilkanaście lat będzie to już 2,5 stopnia, zwłaszcza gdyby do władzy dochodzili politycy w rodzaju Mencena i spółki. Ignorując globalne ocieplenie, nie sprawimy, że temperatura po prostu podniesie się o 2 stopnie i się zatrzyma, tylko później dojdzie trzeci stopień, czwarty i nie wiadomo ile kolejnych. Opóźniając podjęcie działań, przerzucamy skutki nawet nie tyle na kolejne pokolenia, co w przypadku ludzi w wieku Mencena lub Bosaka oraz młodszych, na samych siebie w przyszłości, bo prędzej czy później coś będzie trzeba z tym problemem zrobić. A im później się na to zdecydujemy, tym będzie trudniej. Potrzebne będą coraz bardziej radykalne działania, a nawet one nie zdołają zapobiec wielu bardzo negatywnym i niebezpiecznym konsekwencjom. No właśnie. Konfederaci raczej tego tematu nie poruszają, być może z przyczyn propagandowych, a być może przez niewiedzę, więc, choć to nie jest miejsce na szersze rozwinięcie tego tematu, to warto chociaż parę zdań na temat konsekwencji zmian klimatu powiedzieć. Oczywiście, Europa nie jest kontynentem, który najmocniej odczuje bezpośrednie skutki ocieplenia. Jednak błędem byłoby myśleć, że całkowicie nas one ominą. Przede wszystkim zwiększy się częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Przez co możemy się spodziewać, że z roku na rok będzie coraz więcej zarówno susz oraz pożarów, jak i podtopień oraz powodzi. Ta sama partia, która teraz dużo mówi o ochronie polskich rolników oraz walce z inflacją, krytykuje politykę mającą przeciwdziałać zmianom znacznie zmniejszającym plony rolników, a tym samym albo obcinającym ich zyski, albo zwiększającym ceny żywności. Albo najprawdopodobniej wywołującym jedno i drugie. Straty w wyniku służb dla rolników oszacowano na 6,5 miliarda złotych rocznie, a wahania temperatur prowadzą do utraty 7% plonów. Natomiast w razie wzrostu temperatury o 2 stopnie liczba ta wzrośnie dwukrotnie. Coraz więcej będzie też problemów z dostępem do wody pitnej, a Polska jako kraj już teraz słabo pod tym względem wypadający, wcale nie jest przed takimi niedoborami zabezpieczona. Mimo, że brak wody obecnie wydaje się pewnie wielu osobom wręcz niewyobrażalny. Z kolei na skutek wzrostu poziomu mórz, część naszego kraju może w ciągu następnych 100 lat być regularnie zalewana lub wręcz na stałe zniknąć pod wodą. Mowa tu m.in. o części świnoujścia czy żuławach wiślanych. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze skutki pośrednie. Takie jak wspomniany przeze mnie w jednym z poprzednich filmów, migracje klimatyczne z w jeszcze większym stopniu dotkniętych zmianami klimatu. Mowa tu o dziesiątkach lub nawet setkach milionów. Uchodźców klimatycznych z krajów Afryki i Azji do Europy, i to w niedalekiej przyszłości, najbliższych kilkudziesięciu latach. A oczywiście wszystkie te zjawiska wystąpią w tym większym stopniu, im większy będzie globalny wzrost temperatur. Ogromne znaczenie ma czy będą to 2 stopnie czy 5. A zatem owszem, dla krajów, które bardzo długo kompletnie zaniedbywały dostosowanie sektora energetycznego do globalnego ocieplenia, Wprowadzenie stosownej polityki może w perspektywie kilkuletniej przynieść mieszkańcom więcej problemów niż pożytku. Ale gdy spojrzymy na zaledwie nieco dłuższą perspektywę czasową, to takie działania są jedyną możliwą opcją, o ile chcemy, by za 50 lat na terenach naszego kraju dało się przynajmniej w miarę komfortowo żyć. Ponadto, choć zaznaczam, że to akurat jest tylko moją prywatną hipotezą, podejrzewam, że wraz z ujawnianiem się coraz bardziej dotkliwych skutków globalnego ocieplenia Kraje, które wciąż nie będą próbowały mu przeciwdziałać, będą coraz gorzej postrzegane przez społeczność międzynarodową. Być może wręcz, oczywiście, w pewnej perspektywie czasowej, analogicznie do tego, jak obecnie traktowana jest Rosja, z którą mało kto chce współpracować. To akurat skrajny scenariusz, natomiast mniej radykalne środki, np. nakładanie przez część państw dodatkowych ceł, rezygnowanie w miarę możliwości ze współpracy z krajami nieprowadzącymi odpowiedzialnej polityki klimatycznej. Oraz unikanie działalności w danym regionie przez prywatne przedsiębiorstwa to skutki, których ja osobiście jestem prawie pewien. Zresztą już teraz widzimy tego początki. Mając to wszystko na uwadze, spójrzmy co o globalnym ociepleniu oraz polityce energetycznej Polski mówi Konfederacja. Punkt drugi: koszt transformacji. Ogólnie rzecz biorąc, w moim materiale omawiam tylko te fragmenty programu dotyczące proponowanych przez Konfederatów rozwiązań. Ale tym razem zrobię wyjątek i opowiem trochę o części diagnostycznej. Spójrzcie na ten akapit. Sama transformacja energetyczna w obecnym modelu będzie niewyobrażalnie kosztowna. Tylko na wiatraki i fotowoltaikę do 2040 roku Polska ma wydać ponad 420 milionów złotych. Przebudowa sieci elektroenergetycznych to kolejne 500 miliardów. A to tylko część kosztów, ponieważ w pakiecie Fit for 55, który został zaakceptowany przez obecny rząd, są jeszcze ukryte liczne inne koszty. Należy do nich m.in.: Dyrektywa wywłaszczeniowa EPBD, która może kosztować Polaków główną wartość połowy kosztowego PKB Polski. Rząd nie przedstawił planów, jak zamierza finansować te wszystkie wydatki. Jak pokazałem w pierwszym rozdziale, Konfederacja jest absolutnie ostatnią partią, która ma prawo wytykać komuś brak planu sfinansowania wydatków. Przy całej mojej ogromnej niechęci do obecnego rządu. Nie jestem pewien, skąd wzięli podane tutaj liczby, ale nawet jeśli założymy, że Polska do 2040 roku, w ciągu najbliższych 17 lat, musi na cele transformacji energetycznej wydać łącznie bilion złotych, to wciąż jest w przejrzeniu na rok niecałe 60 miliardów, czyli ponad dwukrotnie mniej niż wynosi wyliczony przeze mnie deficyt budżetowy, do którego doprowadziłyby pomysły Konfederatów, zawarte tylko w jednym rozdziale ich programu, a jak w wkrótce zobaczycie, łącznie byłaby to 3 lub nawet 4-krotność tych 60 miliardów. Więc na tym tle wydatki na transformację energetyczną wydają się być naprawdę niewielkim problemem, nawet jeśli ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, krótkoterminowo mogą być dotkliwe, a to z powodu złej polityki energetycznej poprzednich rządów, zarówno pis jak i platformy, przez co teraz mamy duże zaległości. Punkt trzeci. Walka z Unią Europejską. Przejdźmy w końcu do propozycji Konfederacji. Zaczynamy bardzo mocno, bowiem pierwszym postulatem jest Odrzucenie unijnej polityki klimatycznej i wypracowanie dla Polski osobnej ścieżki transformacji energetycznej. Należy dążyć do zawieszenia stosowania wobec Polski systemu ETS, który podnosi rachunki za prąd nawet o kilkadziesiąt procent. Należy odejść od tzw. europejskiego Zielonego Ładu, który prowadzi do wzrostu kosztów życia i obniża konkurencyjność gospodarki. Polska może i powinna samodzielnie realizować swój model transformacji energetycznej. Jest jeden zasadniczy problem jak oni chcą to zrobić? Jaki mechanizm unijny wykorzystać, żeby na przykład wyjść z systemu ETS? Widzę dwie potencjalne opcje. Pierwszą jest przekonanie co najmniej kilku, a najlepiej kilkunastu krajów do sprzeciwu wobec tego systemu i całkowitego zlikwidowania go. Ale to niemożliwe lub przynajmniej skrajnie trudne, bo inne kraje nie są w takiej sytuacji jak Polska. Ich energetyka nie jest w tak dużym stopniu zależna od węgla. No to może druga opcja, czyli że Polska chciałaby specjalnych, ulgowych zasad tylko dla siebie, które inne państwa z jakiegoś powodu miałyby zaakceptować i pozwolić, żeby akurat nasz kraj nadal swobodnie niszczył klimat. Ale dlaczego ktokolwiek miałby się na to zgodzić? Wyobrażam sobie, że rozmowa jakiejś polityka konfederacji z przedstawicielami innych krajów wyglądałaby mniej więcej tak. Albo dostaniemy specjalne warunki, albo. albo co, wystąpicie z Unii? Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Ja ale panie. dzisiaj nie ma żadnego referendum. Nie zdążyłem, Czas bo czasem skończy. się skończył. No właśnie. Jednak jest jeszcze trzecia opcja, czyli po prostu wyjście z Unii Europejskiej. Ale tak jak mówiłem, sądząc po ich programie, Konfederacja nie chciałaby do tego dopuścić. To był zasadniczy problem z tą częścią programu, ale jest jeszcze drugi, poboczny. Bowiem dochody z handlu emisjami, czyli ETS, otrzymują poszczególne państwa co swoją drogą jest jednym z powodów, dla którego trudno byłoby zachęcić innych do zlikwidowania tego systemu. Rocznie dla kraju takiego jak Polska jest to około 25 miliardów złotych, więc całkiem niemało. Konfederacja wychodząc z tego systemu, czy też zawieszając nasze uczestnictwo w nim, tym samym obcięłaby kolejną część budżetu państwa, powiększając szacowany przeze mnie deficyt do ponad 150 miliardów rocznie. Co więcej, jak być może pamiętacie z rozdziału pierwszego, projekt ustawy wprowadzającej zerowy VAT na prąd, Zakładał, że będzie to rozwiązanie neutralne dla budżetu, bo straty zrekompensuje właśnie system handlu emisjami. Nie tylko było to, jak już wyjaśniałem, błędne tłumaczenie, ale w dodatku o tyle bezsensowne, że jak widzimy, dochodów z ETS wymarzona Polska Konfederatów także by nie otrzymywała. Punkt czwarty. Węgiel Konfederacja naszą energetykę chce w najbliższych latach nadal opierać na węglu. O ile samo to nie jest specjalnie kontrowersyjne, w końcu chyba wszystkie partie zgadzają się, że nie da się już w latach dwudziestych zamknąć wszystkich elektrowni węglowych, o tyle ta partia oczywiście idzie dalej. W tym miejscu zacytuję kilka fragmentów z artykułu Jakuba Wiecha, który jakiś czas temu skomentował te postulaty. W fragment programu Konfederacji Rosąca ze względu na zamykanie kolejnych bloków węglowych luka generacyjna będzie od 2025 roku zmuszać nasz kraj, do jeszcze większego importu prądu oraz surowców z innych krajów. Stąd już tylko krok do szantażu energetycznego. Odpowiedź Wiecha: luka generacyjna to także konsekwencja fatalnego stanu polskiej elektroenergetyki. 70 bloków na węglu działających obecnie w systemie energetycznym Polski powinno się już teraz wyłączyć, bo wykroczyły one poza swój wiek projektowy. Średnia wieku polskich jednostek węglowych to 50 lat. Dlatego też transformacja energetyczna wynika nie tylko z prawa Unii Europejskiej, ale także z technicznego stanu polskiej elektroenergetyki. Także znów można zapytać, co dalej ze starzejącą się energetyką węglową? W jaki sposób rozwiązać ten problem, skoro widzimy, na przykład po elektrowni w ostrołęce, że nowych bloków węglowych w Polsce nie będzie się budować? Kolejny akapit? niszczenie zasobnych w dobrej jakości węgiel kopalń i likwidacja własnej energetyki nie przyczyni się do wzrostu gospodarczego twierdzi Konfederacja, ale pomija fakt, że polskie górnictwo utrzymuje się na powierzchni siłą potężnych subsydiów publicznych. To właśnie stopniowe zamykanie tego sektora ma szansę uwolnić dużo środków, które obecnie są pochłaniane przez sektor, który w dużej mierze jest trwale nierentowny. W ciągu ostatnich 30 lat utrzymanie górnictwa i energetyki węglowej kosztowało polskiego podatnika 260 miliardów złotych. Jeśli doda się do tego koszt ostatnich programów wsparcia dla odbiorców węgla kamiennego oraz środki wyasygnowane dla spółek na cel interwencyjnego importu węgla, to kwota ta zwiększa się do około 300 miliardów złotych. Trzeba zatem postawić pytanie. Co dalej z górnictwem, które jest trwale nierentowne? I może jeszcze jeden fragment? Konfederacja jasno oponuje odchodzeniu Polski od węgla. Jako argument podaje m.in. nowe bloki w Tugowie, Opolu, Jaworznie czy Kozienicach. Warto zauważyć, że w trzech z czterech wyliczonych tutaj przypadków doszło do problemów rzutujących na możliwość działania tych elektrowni. Tugów jest przedmiotem postępowania dotyczącego potencjalnej wadliwości decyzji środowiskowej. Nowy blok wiwożnie nieustannie ulega awariom i stał się powodem sporu między operatorem i dostawcą. Blok w kozienicach doznał pod koniec 2022 roku poważnej awarii i został odstawiony na dłuższy czas. Historie te dość mocno kontrastują z hasłem. Stabilność i nowoczesność, którym konfederacja opatrzyła ten rozdział swojego programu. Można też zastanowić się, co dalej z takimi jednostkami, jak chociażby elektrownia Bełchatów, która ma już wyznaczone terminy odstawiania kolejnych bloków i ma zostać całkowicie zamknięta do 2036 roku. Przyznaję, trochę wykorzystałem pracę wiecha, żeby samemu nie musieć szczegółowo tego tematu opisywać, ale skoro już ktoś zrobił to za mnie, to czemu miałbym nie skorzystać? Zapraszam do przeczytania całego artykułu, bo jest tam jeszcze więcej godnych uwagi zarzutów. Kontynuując temat węgla, to konfederacja proponuje dopracowywanie technologii CCS, czyli składowania CO2 pod ziemią. Problem w tym, że ta metoda jest obecnie droga. Wychwycenie jednej tony CO2 to co najmniej 50 dolarów, więc nie wiem, jakby to miało być sfinansowane. Może na przykład z ETS, który konfederacja chciałaby zlikwidować. Mniejsza z tym, w każdym razie druga wada tej technologii to jak na razie. Niska skuteczność. Według raportu z zeszłego roku, aktualnie działające projekty uzyskują wyniki poniżej oczekiwań. I jasne, trzeba pamiętać, że to dopiero wczesny etap rozwoju, więc koszty mogą spaść, a efektywność wzrosnąć. Więc bynajmniej nie mówię, że inwestowanie w te technologie to zły pomysł po prostu lepiej traktować go jako możliwą pomoc w walce ze zmianami klimatu, a nie coś, co pozwoliłoby nam bez przeszkód nadal korzystać z elektrowni węglowych, jak zdaje się chcieć Konfederacja. Proponują oni również rozwijanie technologii gazyfikacji węgla, która może mieć jakiś sens i obniżyć koszty redukcji emisji dla Polski, ale po pierwsze to rozwiązanie jak na razie bardzo rzadko w Europie jest stosowane, a po drugie wymagałoby ono skutecznych metod wychwytywania oraz magazynowania CO2, o których mówiłem przed chwilą. Więc ponownie, można w to inwestować, ale raczej traktując te metody jako dodatkową opcję, a nie główne rozwiązanie. Punkt 5. odnawialność źródła energii. Konfederaci są do tego stopnia przywiązani do wycen rynkowych, że ich stosunek do nich można nazwać syndromem sztokholmskim i nie ma w tym ani grama przesady. W tym fragmencie ich programu wyjątkowo mocno zaakcentowany jest temat efektów zewnętrznych, a właściwie zaakcentowany jest to, że członków Konfederacji w ogóle one nie obchodzą. Szybkie przypomnienie? Z efektami zewnętrznymi mamy do czynienia wtedy, gdy podczas produkcji lub konsumpcji jakiegoś towaru zyskują lub tkacą, zazwyczaj tkacą, osoby postkonne. Świetnym przykładem jest właśnie węgiel. Wykorzystywanie go w energetyce wiąże się z ogromnymi emisjami CO2, co przyczynia się do ocieplenia klimatu, na czym tkaci no cały świat. Żeby więc wyrównać ten negatywny wpływ, to można na zakup węgla nałożyć dodatkowy podatek, z którego pokrywano by koszty środowiskowe związane z jego spalaniem. Mniej więcej w taki sposób działa system handlu emisjami. Natomiast jeśli ktoś z Was popiera konfederację, to o tego typu niuansach może zapomnieć. Tam rynek jest święty, więc nawet gdy mamy wszelkie możliwe dowody na wadliwość powstających w jego ramach wycen, to Konfederatów to nie obchodzi, bo według nich z założenia takie niedoskonałości rynku nie istnieją. Stąd bierze się właśnie pierwsze zdanie pod rozdziału poświęconego energii odnawialnej, czyli jednym z kluczowych kryteriów w wyborze technologii do produkcji energii powinna być opłacalność. Nie myślcie jednak, że chodzi tu o opłacalność w znaczeniu pragmatycznym. Czyli, że po prostu szukają o niego związań najtańszych w dzisiejszych realiach. Nie. W programie Konfederacji opłacalność ma wymiar wręcz metafizyczny. Odnawialne źródła energii może i są obecnie całkiem opłacalne, ale to tylko dlatego, że paliwa kopalne są obciążone dodatkowymi opłatami i podatkami. Prawdziwa opłacalność byłaby dopiero wtedy, gdyby to wolny rynek wskazał na ich wyższość. Jak pokazały nam ostatnie lata, wystarczyły niewielkie dofinansowania rzędu kilkunastu, maksymalnie dwudziestu kilku procent łącznej ceny, żeby mnóstwo Polaków zdecydowało się na zamontowanie na swoich domach lub w ich okolicy paneli fotowoltaicznych. Co więcej, nawet bez tego dofinansowania, takie inwestycje szybko by się ich właścicielom spłaciły. Polskie górnictwo z kolei już od dawna generuje głównie straty, nawet po uwzględnieniu dotacji budżetowych, a wydobycie węgla z goku na ok spada. Dalej możemy przeczytać, że Prawda jest taka, że ekologiczność wiatraków i fotowoltaiki jest mocno dyskusyjna, jeżeli wziąć pod uwagę środowiskowe koszty produkcji i utylizacji niezbędnych komponentów. Cóż, faktycznie nie są to technologie obojętne dla środowiska, choć wciąż wypadają dużo lepiej niż energetyka opakta na węglu, a wraz z prawdopodobnym rozwojem recyklingu paneli czy wiatraków oraz wydłużaniem się czasu ich działania, ta różnica będzie jeszcze wzrastać. Jakie rozwiązania przygotowała więc Konfederacja, skoro według nich te odnawialne źródła są zbyt mało ekologiczne? Otóż proponują oni geotermię, czyli wykorzystywanie ciepła zgromadzonego we wnętrzu planety. Według nich geotermia jest marginalizowana, choć może łatwo produkować prąd z praktycznie nieograniczonych zasobów ciepła z wnętrza Ziemi. A zatem należy usunąć bariery administracyjne, które hamują ogromny potencjał energetyki geotermalnej. Czy faktycznie tak to wygląda? No, niezbyt. W Polsce działa kilka ciepłowni geotermalnych, natomiast, cytując jeden z artykułów, jeśli chodzi o wykorzystanie geotermii do produkcji prądu, temperatura złóż geotermalnych w Polsce to 45 do 75 stopni, więc nie mogą być użyte do produkcji energii elektrycznej. To samo w swoim artykule napisał Jakub Wiech. Problem z programem Konfederacji polega na tym, że w Polsce technologie te nie są blokowane prawnie. Trudnością stojącą na drodze pozyskiwania energii geotermalnej jest niska temperatura wody przy ekstrakcji, co pozwala przekierowywać ją jedynie na cele ciepłownicze lub rekreacyjne, ale nie do produkcji energii elektrycznej. Dlatego też na pytanie, co dalej po usunięciu bagiek w sprawie geotermii, odpowiedź nasuwa się sama. Otóż niewiele. Co więcej, w latach 2015-2021 z budżetu państwa przeznaczono 800 milionów złotych na rozwój geotermii i cały czas powstają nowe programy, więc nie wiem w jaki sposób jest ona niby marginalizowana. Konfederaci piszą natomiast o ogromnym potencjale energii geotermalnej oraz proponują program geotermalny dla Polski. Nie przedstawili co prawda żadnych szczegółów, dosłownie żadnych, natomiast piszą, że dzięki niemu już za kilka lat Polacy będą mogli cieszyć się tanim i czystym prądem. Podsumujmy zatem to co wiemy. Geotermia w Polsce ma niewielki potencjał jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Na tej grafice, pochodzącej z opracowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wieloletniego programu rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce, możecie zobaczyć temperaturę wód na głębokości od 500 do 4000 metrów. Jak widzicie, tylko bardzo mała część ma temperaturę powyżej 80 stopni Celsjusza i mogłaby potencjalnie zostać wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. Konfederacja z kolei zapowiada, że geotermia będzie tanim i stabilnym źródłem czystego prądu dla Polski. I to już za kilka lat. Spośród wszystkich obietnic bez pokrycia składanych przez te partię ta konkretna jest jedną z najbardziej nierealnych. Punkt szósty: energetyka rozproszona. Konfederacja popiera budowę dużej elektrowni atomowej, co akurat oceniam zdecydowanie na plus, a jej uzupełnieniem ma być tytułowa energia rozproszona, czyli małe elektrownie zarządzane przez samorządy, przedsiębiorstwa lub nawet gospodarstwa domowe. Źródła energii mogą tu być bardzo różne. Od małych reaktorów atomowych po zwyczajne panele fotowoltaiczne. Konfederaci uważają, że w tym celu należy standardowo zmniejszyć regulacje. Nie podali żadnych szczegółów, więc nie wiem, jakie konkretnie zasady chcieliby zmienić lub usunąć, ale o ile ogólnie rzecz biorąc, z deregulacją lepiej uważać, o tyle w energetyce jest to bardziej istotne niż w chyba jakiejkolwiek innej dziedzinie. Na przykład nagły wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych sprawił, że czasami, gdy w danej okolicy dużo osób ma zamontowane panele. Napięcie w sieci jest zbyt wysokie, i w słoneczny dzień, gdy zyski teoretycznie powinny być największe, fotowoltaika zamiast produkować prąd może się wyłączać. System energetyczny jest no właśnie systemem, który musi być jakoś zaplanowany i zarządzany, by wszystko jak najlepiej współdziałało. Temu właśnie, co do zasady, służą regulacje. Nie wiem, jakie konkretnie pomysły ma konfederacja natomiast, na przykład, co do odporności na awagę to szansa na jej zwiększenie na skutek deregulacji jest raczej mniejsza niż ryzyko odwrotnego skutku. I w sumie tak wygląda cały pomysł Konfederacji na energetykę. Sprzeciwimy się Unii i dostaniemy rabat w zobowiązaniach klimatycznych, ale nie wiadomo w jaki sposób mielibyśmy to osiągnąć. Będziemy zarabiać na wydobywaniu węgla, choć nic nie wskazuje, by tak to miało wyglądać. Damy Polakom tani i czysty prąd z geotermii, co jest raczej niemożliwe. A w końcu zbudujemy rozproszony system energetyczny za pomocą nie wiadomo czego Padkonight. Zanim przejdę do rozdziału czwartego, chciałbym zaprosić Was do odwiedzenia mojego profilu na Padkonightie i rozważenia wsparcia. Zwłaszcza, że wiąże się z tym kilka benefitów. Niezależnie od poziomu wpłaty, każdy, kto się na nią zdecyduje, otrzyma natychmiastowy dostęp do najbliższego z materiałów. W tym wypadku oznacza to, że za 10 zł możecie jeszcze dzisiaj obejrzeć trzecią, ostatnią część mojej analizy programu Konfederacji. Ponadto co około 2-3 miesiące planuję tworzyć długie i szczegółowe analizy poświęcone zagadnieniom wybranym przez patronów podczas głosowań, w których może brać udział każdy, kto wybierze próg co najmniej 30 zł miesięcznie. Oczywiście wystarczy jeden miesiąc wsparcia, by uzyskać stały dostęp do głosowań. Materiał, który oglądacie obecnie jest właśnie pierwszym, który powstał w ten sposób. Więc możecie ocenić, czy filmy na takim poziomie są czymś, co uważacie za warte swoich pieniędzy. Ponadto jeśli zdecydujecie się na najwyższy próg, 75 zł miesięcznie, to będziecie mogli nie tylko brać udział w głosowaniach, ale też dodawać do nich opcje, które szczególnie Was interesują. Polecam więc sprawdzić mój profil na portalu Patronite, z góry dziękuję każdemu, kto się na to zdecyduje, a teraz wracam już do omówienia programu konfederacji. Rozdział 4. Mieszkania. Polityka mieszkaniowa to jeden z tych nietypowych obszarów, w których Konfederacja mogłaby sobie podać ręce z partią gazem, bo przynajmniej na takim najbardziej podstawowym poziomie deklarują to samo. Potrzebujemy więcej mieszkań i jego związania trzeba szukać po stronie podażowej, a nie popytowej, tak jak to robią PiS oraz Platforma, np. oferując kredyty 2% lub nawet 0%. Jeśli jednak chodzi o konkretne plany, jak ten cel osiągnąć, jak sprawić, by mieszkań było więcej i były one tańsze, to Konfederacja ma oczywiście zupełnie inne pomysły niż partie lewicowe, bowiem proponuje ona, tak, zgadliście, deregulację oraz obniżanie podatków. Spójrzmy więc, czy to, co postulują, mogłoby zadziałać, a jeśli tak, to w jaki sposób? Punkt pierwszy. Podaż czy jednak popyt. Na samym początku segmentu, w którym konfederaci przedstawiają swoje propozycje reform, znajdziemy właśnie wspomnianą przed chwilą deklarację, że rozwiązania problemu w gręku nieuchomości trzeba szukać po stronie podażowej, a nie popytowej. O ile nie tylko się z tym stwierdzeniem zgadzam, ale wręcz uważam, iż trudno z nim jakkolwiek polemizować, to warto zaznaczyć, że Konfederacja także ma propozycje stymulujące popyt. Być może pamiętacie, jak dawno, dawno temu w pierwszym goździale wspomniałem o uldze kredytowej od podatku PIT i zapowiedziałem, że jeszcze do niej wrócimy. To właśnie ten moment. Otóż możliwość odliczania sobie odsetek kredytu od podatku działa dokładnie tak samo, jak dopłacanie do kredytów przez państwo. A zanim ktoś z przyzwyczajenia wyskoczy ze stwierdzeniem, że wcale nie, bo dopłaty obejmują wszystkich, Odliczanie od podatku tylko osób pracujących. To przypomnę, że mówimy tutaj o ludziach spłacających kredyt, a zatem o takich, którzy mają stabilne źródło dochodu. Jeśli więc Konfederacja słusznie wytykała innym partiom stymulowanie popytu, to czemu sama też to robi? Obrońcy tej partii powiedzieliby zapewne, że ta ulga to tylko taki dodatek, a sedno ich programu jest zupełnie inne, więc całościowo i tak zajmują się głównie podażą. Czy faktycznie tak jest? Sprawdźmy. Konfederaci zaprezentowali w swoim programie bardzo ładną, choć nieco zbyt mało czytelną tabelkę, w której wymieniają całą masę postulatów oraz ich planowany wpływ na koszty. Zacznę od tej drugiej kolumny, bo tutaj sprawa jest nieco prostsza. A zatem punkt drugi. Czy Konfederacja obniży ceny mieszkań? Na końcu tego rozdziału ich programu znajduje się link prowadzący do źródeł oraz analiz, na których wszystkie postulaty oraz ich wpływ na ceny zostały oparte. Problem w tym, że link może i cały czas tam był, ale strona do której powinien prowadzić przez prawie cały sierpień, gdy pisałem ten scenariusz, nie istniała. Prawdopodobnie została ona usunięta na przełomie Czerwca oraz lipca, a przywrócona w okolicach 25 sierpnia. Z tego powodu nie będę jej omawiał, bo wróciła ona, gdy cały tekst miałem praktycznie gotowy. Ale za to wybrałem rozwiązanie, które uważam za sprawiedliwe oraz przychylne dla Konfederacji, mianowicie postanowiłem na potrzeby tego materiału przyjąć za prawdę, iż postulowane przez nich zmiany faktycznie obniżyłyby koszty w takim stopniu, o jakim piszą. Innymi słowy, nie będę tego dodatkowego dokumentu analizować, tylko w ciemno zakładam, że zawarte tam tezy są w 100% trafne. Bowiem to, co chcę pokazać, to, że nawet jeśli przyjmiemy za prawdziwe podstawy ich programu, to on sam i tak wypada co najwyżej przeciętnie. Pierwsza, najbardziej podstawowa kwestia jest taka, że 30% spadek kosztów budowy mieszkań oraz domów, nie oznacza jeszcze 30% spadku cen tych nieruchomości. Część z tego pochłoną zapewne marże. Czy to firm budowlanych, czy deweloperów. Jak duża to będzie część? Tego na razie nie da się przewidzieć. Krzysztof Bosak został o tę sprawę zapytany w jednym z wywiadów. Pytanie dziennikarza? Załóżmy nawet, że faktycznie te regulacje stanowią 1 trzecią ceny. Dlaczego ich zniesienie miałoby spowodować spadek cen o 30%, a nie o 10 lub 5%? Przecież deweloperzy wykorzystają tę sytuację i zwiększą swoje marże. Odpowiedź Bosaka? My w programie nie przesądzamy, co się wydarzy na rynku. Wskazujemy jedynie, co się składa na te koszty i z czego one wynikają. Jednocześnie podkreślamy, że nikomu nie zamierzamy nic dać. Mówimy jedynie, że jeżeli nasz program zostanie zrealizowany, to spadek cen będzie możliwy. To nie jest prawda. Bosak po prostu nie zna programu swojej partii, w którym wprost napisane jest, że. Wprowadzenie tych rozwiązań to gwarancja, że możliwe będzie wybudowanie nowego domu jednodzinnego lub bloku mieszkalnego o 30% taniej. Gwarancja. Panie Bosak, czy Pan wie co znaczy to słowo? A gdyby ktoś chciał Bosaka bronić tym, że program mówi tylko o kosztach budowy, a nie o cenach, to proszę bardzo. Tutaj kolejna strona z programu, w której zapowiadane jest, że zakup mieszkania po reformie konfederacji to także będzie o 30% mniejszy koszt. W dodatku te 30% dotyczy oczywiście tylko rynku pierwotnego. Co prawda większa liczba nowych mieszkań mogłaby znacząco obniżyć również ceny na rynku wtórnym, ale w tym przypadku wątpię, żeby był to znaczący efekt, bowiem te nowe nadwyżkowe mieszkania po ustawie Konfederacji byłyby zwyczajnie gorszej jakości, a także gorsze w użytkowaniu. Więc duża część domów i mieszkań oddawanych w ostatnich kilkunastu latach mogłaby wciąż być konkurencyjna nawet bez większego obniżania cen. Ale problemy z postulowaną deregulacją to już oddzielny temat. Punkt trzeci: Jak Konfederacja obniży ceny mieszkań? Przejdźmy teraz po kolei przez wspomnianą wcześniej tabelkę. Pierwszy punkt dotyczy zwiększenia podaży gruntów inwestycyjnych poprzez głównie ułatwienia budowania domów oraz mieszkań na działkach, które do tej pory były gruntami rolnymi. Tego postulatu akurat nie będę szczegółowo komentować, bo nie czuję się w tym temacie kompetentny. Natomiast widziałem, że akurat on odbiegany jest raczej pozytywnie. I dla mnie, kompletnego lejka w tej kwestii, też brzmi raczej ok. Jeśli ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat potencjalnych wad oraz zalet takiego rozwiązania, na przykład jego wpływu na budżet samorządów albo na marże deweloperów, to zapraszam do komentarzy. Szacowany wpływ na obniżenie kosztów to 6%. Kolejnym punktem, i tutaj na szczęście mogę już powiedzieć dużo więcej, jest obniżenie cen materiałów oraz kosztów pracy, co miałoby przynieść kolejne 6% oszczędności. Konfederacja zapowiada odrzucenie systemów ETS oraz ETS-2, tylko ponownie to powiem: to zwyczajnie nie jest możliwe. Nawet partia mająca większość w polskim Sejmie nie może sobie po prostu odrzucić systemów działających na poziomie Unii Europejskiej, a za ich odrzuceniem przez samą Unię również nic nie przemawia. Identyczna sytuacja jest z tzw. cłem węglowym, które Konfederacja także chciałaby odrzucić. Spoiler: nie zrobi tego, zwyczajnie nie ma takiej mocy. Co więcej, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że w takim razie oni planują wyjść z Unii, jeśli tego nie wywalczą, to przypominam, że po pierwsze, Konfederacja wcale nie chce z niej wychodzić, a po drugie, od cła węglowego i tak byśmy nie uciekli. Bo owszem, niby moglibyśmy wtedy taniej importować stal z Turcji, ale za to dużo straciłby nasz eksport do krajów Unii Europejskiej. Natomiast co do obniżenia kosztów pracy, powiem szczerze, nie mam pojęcia o co tutaj Konfederatom chodzi. Rzekomo ustawy przedstawione w rozdziale dotyczącym podatków miałyby obniżyć koszty pracy, koszty produkcji i koszty prowadzenia przedsiębiorstw, ale nie widzę żadnego połączenia pomiędzy tamtymi ustawami a kosztem budowy mieszkań. Liniowy PIT 12% nic w tej kwestii nie zmieni. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców też na koszty pracy ani nie wpłynie. Jakiś minimalny wpływ mogłyby mieć co najwyżej obniżenie VAT-u na prąd oraz akcyzy na paliwo. Ale to w tym przypadku naprawdę znikome różnice, a poza tym wciąż nie dotyczą one kosztów pracy, które rzekomo miały być obniżone. Ta część tabelki to zatem jedna wielka porażka Konfederacji. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wiecie, była kiedyś taka dyskusja pomiędzy Ryszardem Petku a Michałem Wawgen. Ten drugi to jeden z bardziej aktywnych polityków Nowej Nadziei w ostatnich miesiącach, a zarazem mój zdecydowanie ulubiony pod tym względem, że nikt inny z tej partii nie kompromituje się w aż tak przyjemny do oglądania sposób. Posłuchajcie sami. Jak chcecie obniżyć koszty pracy, wyrzucając Ukraińców z polskiego rynku pracy? One wzrosną, nie zmaleją. Po trzecie, jeżeli chcecie wyjść z Unii Europejskiej, to zostaną nałożone cła na materiały budowlane i będą wyższe te cła niż niższe. Po czwarte, jak chcecie zachęcić samorządy do, że tak powiem, zwiększenia liczby miejsc pod, pod budowę, jeżeli jesteście przeciwko KPO? Jest to dla mnie nierealne. Ja wiem, Chcę, że... że powinniśmy, no, proszę mi, pozwolić. mi pozwolić. Myślę, ja, że ja powinniśmy odnotować, ja ja odnotować ja że pan Petru, podający się za liberała, ja jest zwolennikiem zaraz, przymusowego zus dla przedsiębiorców i nie wierzy w dobrze, to, że polscy przedsiębiorcy są w stanie sobie pan Petru na emeryturę. Na które? Ja na pan pan na ja jak, jak sprawimy, że będą niższe koszty pracy usuwając z rynku Ukraińców? My mówimy o pozapłacowych kosztach pracy. My nie jesteśmy zwolennikami ograniczania wynagrodzeń Polaków. Ale zaraz, ale chodzi o to, że Ukraińcy, wiemy dobrze, mują niższe stawki niż Polacy. Tak. Pan Pachamuje proponuje wzrost wynagrodzeń Pan Polaków, proponuje, pan proponuje ale pan pr... dobrze pan wie, że część, pras... część osób nie będzie po pracowała na budowach. Pan proponuje nawet, żeby rząd wprowadził limity zezwoleń na pracę w Polsce, kiedy wiemy, że jest niedobór na pracy w wielu miejscach, w wielu Wyrzucając Ukraińców z Polski, to co proponuje Konfederacja? doprowadzi się do tego, że koszty pracy będą wyższe i koszty budowy mieszkań będą wyższe i pan musi mi to przyznać. Ale odpowiedzialną politykę imigracyjną, po pierwsze damy impuls polskiej gospodarce, żeby się automatyzowała, a nie była wiecznie oparta tylko o tanią siłę roboczą. I damy impuls, żeby rosły skąd, wynagrodzenia netto weźmie, Natomiast to, co chcemy obniżyć, będzie, to, co, to, co chcemy drożej. obniżyć, to są pozapłacowe koszty pracy, czyli podatki i składki. Po ale to, żeby pan, nie karać Polaków za pracę. Ale weźmie pracownicy na te budowy oto tu, Pracownicy na tych budowach będą, jeżeli wynagrodzenia netto będą rosnąć. Czyli będą droższe wyższe koszty. Przepiękne. Oczywiście ta wypowiedź niczego nie wyjaśniła w kwestii tego, jakie pozapłacowe koszty konfederacja miałaby obniżyć osobom pracującym na budowach, więc okazuje się, że łączne koszty pracy w tym sektorze w konfederackiej Polsce by wzrosły, bo wzrosłyby pensje. Wiadomo, fajnie jak pracownicy dostają dużo pieniędzy, ale osobiście proponowałbym, żeby nie okłamywać wyborców, obiecując im spadek kosztów pracy, prowadzący do niższych cen domów i mieszkań, z kogo tak naprawdę chce się doprowadzić do zupełnie przeciwnego skutku. W kolejnym punkcie Konfederacja obiecuje obniżkę o co najmniej 9%, ale ponownie robi to za pomocą bardzo naciąganych metod. Chcą oni podnieść maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika EP, który informuje nas o tym, jak dużo energii nieodnawialnej potrzebuje rocznie dany budynek. Aktualnie dozwolone jest maksymalnie 70 kWh na metr kwadratowy, a Konfederacja chce wrócić do poziomów z 2014 roku i większych. Co jest trochę dziwnym sformułowaniem i nie wiem co dokładnie mają na myśli, w każdym razie na pewno chcieliby pozwolić na wskaźnik EP na poziomie co najmniej 120 kWh na metr. Problemy są dwa. Po pierwsze, po raz kolejny już powstaje pytanie w jaki sposób Konfederacja chciałaby zrealizować postulaty sprzeczne z zasadami przyjętymi w całej Unii Europejskiej, a po drugie, nawet gdyby jakimś trudem politycy tej partii to zrobili to owszem, koszty budowy i wstępnego wyposażenia mieszkania może i spadną, ale co z tego, skoro rachunki za prąd i ogrzewanie wzrosną? Budynki zgodne z obecnymi wytycznymi są tańsze w użytkowaniu i bardziej odporne na kryzysy energetyczne oraz kosnące ceny energii, nie wspominając już nawet o dużo mniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Więc ani oni tego postulatu nie wprowadzą, ani nie byłby on realną oszczędnością, bo w dłuższej perspektywie zwiększone koszty użytkowania Prawdopodobnie przewyższyłyby początkowe mniejsze wydatki. Następny punkt ma dokładnie te same problemy. Znowu niemożliwe jest pogodzenie takich pomysłów z Unią Europejską, i znowu oszczędność jest tylko pozorna. Tutaj jednak zostało to wyrażone w zaskakująco otwarty sposób. Konfederacja proponuje, żeby można było montować mniej szczelne okna, używać mniej styropianu czy wełny dla ocieplania ścian zewnętrznych, a także całkowicie zlikwidować obowiązek ocieplania ścian wewnętrznych, oddzielających mieszkanie od klatki schodowej. Ponownie ani tego nie wprowadzą, ani nie przyniosłoby to oszczędności w dłuższym okresie, więc z tymi 7% obniżki również musimy się pożegnać. Ostatni punkt dotyczy odbiurokratyzowania procesu inwestycyjnego i dotyczy spraw, o których z braku wiedzy na temat konsekwencji nie chciałbym się wypowiadać, tym bardziej że mowa tu tylko o 2% oszczędności, więc mogę to zaliczyć konfederacji nawet pomimo tego, że nie wiem ani czy te pomysły są realne do wdrożenia. Ani czy nie spowodowałyby żadnych problemów. Jeśli ktoś ma na ten temat jakieś sugestie, zapraszam do komentarzy, bardzo chętnie się zapoznam. Podsumowując, z tych obiecywanych 30% realnie zostało 8% i to tylko za sprawą tych postulatów, których nie jestem w stanie ocenić. Ponadto te 8% to też nie byłby prawdopodobnie rzeczywisty spadek cen, bo część z tej kwoty, owszem, może spowodować delikatną obniżkę, ale część pójdzie do deweloperów w formie zwiększonych marż. Program mieszkaniowy Konfederacji to zatem głównie wypowiadanie wojny Unii Europejskiej wojny, którą ta partia niespecjalnie ma możliwość wygrać. Koniec części drugiej. Dziękuję i do usłyszenia za kilka dni.